Ale jeżeli nastolatek wynajmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzyżenia trawnika i dogada się z nią, że dostanie za to dwie dychy na przykład, pani to potępia czy popiera? Ale pani tak bezrefleksyjnie, totalnie użyła takiego sformułowania wynajmie się, naprawdę tak, to usłyszałam. Tak, bo jest to, znaczy nie widzę w tym nic złego zupełnie, jeśli mam być szczera. Wynajmie się. W ogóle, ale co jest złego w tym, pani poseł? Co jest ale złego? Wynajmie się? Naprawdę nie brzmi to pani jakoś, nie rezonuje z niewolnictwem, ze sprzedawaniem. Dobra, to ja szukam w tej chwili synonimu i zaproponuję, że będzie, jeśli panią to tak bardzo razi i to jest problem i na to teraz mamy poświęcać czas. Dziękuję bardzo, bo pani naprawdę bezrefleksyjnie użyła takiego sformułowania. Pani poseł, wie pani co, nie będę z panią o tym teraz dyskutować.